Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Senatorze. Grzegorz Napieralski, senator Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Koalicji Obywatelskiej, bo to szerszy twór. No, myślałem, że Pan senator od razu będzie dementował jeszcze bardziej, mówiąc, że niezależny. Ale już z tą niezależnością to widzę tak krucho. Nie no, przecież musiałbym skłamać, że niezależny. Podpisałem deklarację, wstąpiłem do klubu, zadeklarowałem, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego to zrobię. Dotrzymałem słowa. Ale członkiem Platformy Obywatelskiej Pan zostanie? Jestem bezpartyjny. No, dlaczego? Czy nie trzeba być członkiem partii, żeby być aktywnym w polityce? Ja, pan redaktor i szanowni państwo wiedzą, byłem bardzo długo takim aktywnym, partyjnym działaczem. Można jakim powiedzieć. Partyjnym działaczem? Wie pan? Partyjnym działaczem mógł być szeregowy działacz. Pan był przewodniczącym. Byłem przewodniczącym, to prawda, więc na razie działalność partyjną zostawiłem na boku. Panie senatorze, pan jest politologiem. Pan tak. Był przewodniczącym dużej formacji politycznej. Czy gdyby ktoś powiedział tak, Grzegorz Napieralski wynajął sobie agencję PR-ową, która drodziła, żeby Grzegorza Napieralskiego schować. I miejmy czas jakiś tam, czy czasookres, to by się wydarzyło powiedzmy wczoraj. I dziś zwołałby pan konferencję prasową i powiedział, proszę państwa, podjąłem taką decyzję, że oto nie będę startował z Warszawy, wystartuję z Wrocławia, chociaż w pańskim przypadku powiedzmy byłby to Szczecin. No i generalnie, o widzę, tutaj mamy też taką super kandydatkę, która, że my do tej pory jej nie widzieliśmy. Czyli mówiąc wprost, agencja izraelska wynajęta przez Grzegorza Schetynę PR-owa podpowiada, że Schetynę trzeba schować. Dziś Schetyna organizuje spotkanie i mówi, że Małgorzata Kidawa-Błońska to jest nasza kandydatka na premiera. Nie wiem, czy izraelska. Tego nie wiem. Natomiast dobrze, że tacy specjaliści czy eksperci są w partiach politycznych. No, polityka się profesjonalizuje. Dzisiaj bez ludzi doświadczonych i mających umiejętności, wiedzę, ciężko tak naprawdę prowadzić kampanię wyborczą. Zresztą też liderom czy liderkom partii politycznych, którzy są w takim ciągłym zabieganiu, ciągłej walce, też ciężko prowadzić kampanię. Więc to, że takie firmy czy tacy doradcy się pojawiają, jest dla mnie rzeczą normalną. No, rozumiem, że nawiązuje pan redaktor do artykułu chyba Wprost, on wczoraj się pojawił. No nie, chyba na pewno Wprost, który jakby tam były te przecieki. Więc pytanie, czy faktycznie tak było, czy ktoś nie chciał po prostu zrobić krzywdy Grzegorzowi Schetynie. Natomiast ja myślę, że decyzja o pokazaniu kandydatki na premiera zapadła o wiele wcześniej, niż to by się wydawało. Panie senatorze, tak. Pan jest doświadczonym politykiem, proszę pan. To prawda, ale tak bym zrobił. Ja bym o wiele wcześniej przygotował. Ale nie, ja się nie pytam, co pan by zrobił, ale pan mniej więcej oznajmił, że ta decyzja zapadła już wcześniej. O tak pani samo... premier Kidawie-Błońskiej. Tak? Myślę. No od kiedy pan wie o tym, że Kidawa-Błońska? Nie wiem, ja bym tak zrobił. Aha, no pan by tak zrobił jako doświadczony polityk i politolog. Ja bym tak zrobił, że przygotowałem to wcześniej. Znaczy mi to, co się wydarzyło dzisiaj, osobiście się bardzo podoba. Dlatego, że to jest tak naprawdę złapanie z jednej strony byka za rogi, z drugiej strony przejęcie inicjatywy, a z trzeciej strony zbudowanie takiego bardzo pozytywnego zamieszania w mediach dzisiaj. Po pierwsze, nie było kogo za rogi łapać, bo byk już dawno sobie gdzieś pobiegł. Po drugie, inicjatywa nie została przejęta. A po trzecie, jako politolog dzisiaj powinien pan powiedzieć, cytując pańską wypowiedź wcześniejszą, że ktoś chciał Grzegorzowi Schetynie zrobić krzywdę. Z tymi wyciekami. Dziś Grzegorz takimi... Schetyna zrobił sobie sam krzywdę. Jako politolog mógłby pan śmiało powiedzieć, ja przepraszam, że sugeruję, co mógłby pan powiedzieć, ale mógłby pan śmiało zaryzykować stwierdzenie, gdyby pan był z innej formacji, że dziś Grzegorz Schetyna popełnił samobójstwo polityczne. Nie, to z tym się nie zgadzam. Nie, po pierwsze złapał byka za rogi. Dlaczego byk uciekł? No nie, no poproszę zobaczyć. Dopiero zaczyna się kampania. Nie, ona dopiero wchodzi w ten taki naprawdę bardzo istotny moment, kiedy zaczynają się pojawiać plakaty, billboardy, znamy listy wyborcze i zaczyna się tak naprawdę między partiami spór i licytacja. Więc moment jest dobry. Nie pamiętam 4 lata temu, kiedy się wydarzyło, jak Jarosław Kaczyński ogłosił, że nie będzie premierem, ale też wtedy złapał tak naprawdę byka za rogi i przejął inicjatywę. Powiedział, nie będę premierem, będzie pani Beata Szydło. Była dyskusja wokół tego, czy to dobra kandydatka, czy zła, czy co się z Kaczyńskim dzieje. Były domysły, dlaczego nie chce startować, może się boi wizerunkowo, a może jest chory. Rozmów było 1 500 000 900, powiedziałby młody człowiek siedzący na tym fotelu, ale było skupienie na Prawu i Sprawiedliwości. Dziś, proszę zobaczyć, na ile już minut rozmawiamy w studiu u pana i zajmujemy się tak naprawdę jednym tematem, czyli to oznacza, że jednak Schetyna dzisiaj przykuł uwagę, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, pokazał, że jest dzisiaj na tej scenie rozgrywającym i myślę, to bardzo dobrze. Nie, ale rozgrywającym po stronie chyba Platformy Obywatelskiej. I Platformy, też opozycji, ale też całej sceny politycznej, no bo dziś Jarosław Kaczyński jest tak,
premier Morawiecki, jest Jarosław Kaczyński. Morawiecki mówi dosyć nieśmiało, lepszym premierem byłby Jarosław Kaczyński. Kaczyński milczy i tak naprawdę dzisiaj ludzie nie wiedzą, no to kto będzie premierem? Morawiecki, który się wycofuje, czy Kaczyński, który nic nie mówi? A myśli pan, że ludzie podczas wyborów 13 października będą głosowali na potencjalnego, hipotetycznego premiera? Myślę, że tak. Myślę, że to jest ważny element. A czy myślę, że pierwszym... No to tym bardziej Grzegorz Schetyna popełnił dziś już samobójstwo polityczne, ale popełnił seppuku. Nie. Myślę, że pierwszy zawsze wybór dla nas Polek i Polaków to jednak są partie polityczne, środowiska polityczne czy koalicja. To jest pierwszy wybór. Drugi wybór, czy inaczej coś, co przykuwa naszą uwagę, coś, co powoduje, że jednak chcemy iść zagłosować i kogoś wybrać, to jest jednak osoba, która będzie premierem Rzeczypospolitej Polskiej. A coś z programem? Coś dla ludzi? No to właśnie, za chwilę będzie kampania. No to za chwilę będzie kampania. No, ale pan wymienia różne elementy, a nie mówi pan tego, no, na co ludzie zagłosować. Ale zaraz to się będzie działo. No to jeżeli na to przykład Morawiecki, premier Morawiecki na przykład zwoła konferencję prasową i powie, mam taki pomysł, tak? No to naturalnie Kidawa Błońska, pani premier, przyszła pani premier, dziś pani marszałek powie, mamy właśnie taki pomysł, różniący się od Prawa i Sprawiedliwości. Ale będzie zaraz, panie senatorze, jeżeli pan chce próbować zaproponować naszym słuchaczom, tym samym wyborcom, politykę porównawczą, czyli wyjdzie premier Morawiecki i powie, mamy dzisiaj taki pomysł, na co wyjdzie pani marszałek Kidawa-Błońska, to świadczy o tym, że ani pani marszałek Kidawa-Błońska, potencjalnie, hipotetycznie kandydatka na premiera w rządzie Platformy Obywatelskiej, po prostu nie ma pomysłu. Nie. Panie redaktorze, to albo ja źle wypowiedziałem, to przepraszam, albo pan mnie źle zrozumiał. To ja przepraszam w takim razie. To mnie dziwi. Po pierwsze jest tak, że jedna i druga partia, tak myślę o PiS-ie, o Platformie, mówię o dużych dzisiaj blokach politycznych, odbyły swoje konwencje programowe, przygotowały swoje propozycje. To po pierwsze, więc jest z czego czerpać. Po drugie, pan redaktor obserwuje to z innej strony, ja jestem w środku, więc też z innej strony, obserwujemy kampanię wyborczą i wiemy dokładnie, że w czasie kampanii wyborczej liderzy, liderki, a w tym kandydaci na premiera, pokazują tak naprawdę, czy odsłaniają kolejne elementy programu, którego do tej pory nie znamy, żeby przykuć uwagę, tak? Na przykład gdzieś wyczytałem... Na przykład sześciopak z Chetyny. Nie, ale na przykład usłyszałem coś takiego, że na przykład w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów taka wypuszczona informacja, rozważa się na przykład podniesienie płacy w administracji państwowej. Mhm. Nie było tego w żadnym dokumencie programowym Prawa i Sprawiedliwości. Płacy zamrożonej notabene przez Platformę Obywatelską. I dziś rozumiem, Platforma Obywatelska odpowie tak, że my odmładzimy płace urzędnicze. Będzie to, muszę panie senatorze powiedzieć, bardzo wiarygodne. Wiele razy partie polityczne podejmowały trudne decyzje, tak samo i SLD swego czasu i PiS podejmował trudne decyzje, z czego się musieli wycofać. Tak w polityce jest, znaczy jeżeli chce się być politykiem odpowiedzialnym, czasami trzeba coś zamrozić, żeby później coś odmrozić. To nie jest tak, że wszystko zawsze płynie bardzo dobrze. Tak? Często Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach wycofywało się z niektórych swoich propozycji programowych albo ze swoich ustaw, bo okazało się, że na przykład robiły zamieszanie na scenie międzynarodowej, przypomnę choćby ustawę o IPN. Było tak, panie redaktorze? Że było, najpierw przygłosowano jedną, zbudowało się wokół tego bardzo dużo nieścisłości. Tylko przypomnę, że ustawa o IPN, ta nowelizacja ustawy o IPN była autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, Kukiz 15, jak również PSL. Ale panie redaktorze, ja teraz... Ale pamięta pan senator, ja nie chcę teraz mówić o autorach, chcę tylko pokazać, że są takie sytuacje, że podejmujemy decyzje, ale zmienia się otoczenie tak naprawdę wokół nas i możemy się później albo się wycofać, albo zmienić tą ustawę. No tak, tylko pan senator mówi o geopolityce, mówię o tym, że pensja urzędnicza zamrożona przez Platformę Obywatelską, dziś jeżeli Platforma wyjdzie i powie, odmrozimy wam tę pensję, Platforma jest niewiarygodna. Ja pana zapytam od razu... Nie, jest niewiarygodna. W 2008 pytanie... roku zaczął się kryzys ekonomiczny. Trzeba było tak naprawdę ratować finanse publiczne państwa. Jeżeli dzisiaj jest tak, że premier Morawiecki mówi, zobaczcie, jest znakomicie, zaoszczędzone pieniądze i zdeponowane w budżecie państwa za czasów Platformy Obywatelskiej, plus nasze inwestycje dały wzrost gospodarczy. Zaraz, jakie zdeponowane pieniądze? No przecież olbrzymie pieniądze, panie redaktorze. No, ale z czego te pieniądze? Z rozruszanej gospodarki, z bardzo solidnej polityki. Panie senatorze. I na przykład dodatkowe miliardy złotych, które pojawiły się choćby na samym początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, uwolnienie tak naprawdę częstotliwości, gdzie duże firmy telekomunikacyjne przystąpiły tak naprawdę do tego, żeby zawalczyć. Panie senatorze, rzeczywiście z innej perspektywy na tę politykę patrzymy. Ja tylko panu przypomnę, że w 2015 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej nie był w koalicji rządzącej i również krytycznie do rządów Platformy Obywatelskiej się odnosił.
To prawda. No, to o czym my mówimy. A sam premier, chociażby Donald Tusk, pytany o pomysł, który wówczas był przedstawiany jako irracjonalny, program 500+, który proponowało Prawo i Sprawiedliwość, mówił o tym, że byłby najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i premierem, gdyby wiedział, gdzie są te pieniądze, które można by było dzieciom dać. No i na pewno jest szczęśliwy z tego powodu, panie redaktorze. No to jest szczęśliwy. Oczywiście, no bo że jest szczęśliwy. Pieniądze są dane, nikt tych pieniędzy nie chce zabierać. On sam nie wiedział, gdzie te pieniądze są. Ale wie pan co, bo trochę, panie redaktorze, zboczyliśmy jakby z głównego wątku, bo dyskutujemy o programie. No to warto by to zaprosić premiera Morawieckiego i panią marszałek Kidawę-Błońską, więc oni mogliby na pewno w takiej dyskusji być bardziej wiarygodni i więcej rzeczy powiedzieć niż ja, bo ja nie jestem dzisiaj liderem żadnego ugrupowania, jestem szeregowym parlamentarzystą. Natomiast rozmawiamy tak naprawdę o desygnowaniu pani Kidawy-Błońskiej na premiera i uważam to za bardzo dobry ruch i złapanie dzisiaj nie tylko byka za rogi, ale takiego głębokiego oddechu i przyspieszenia po stronie opozycji. No i pytanie, jaka będzie odpowiedź dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości? Nie, to chyba bardziej ciekawe. Jaka będzie odpowiedź Włodzimierza Czarzastego, z którym jednak blok senacki tworzycie? No, trzeba zapytać Włodzimierza Czarzastego, jaka jest odpowiedź na to. No, czy gdybym mógł sugerować coś przewodniczącemu SLD, który zbudował listy wyborcze dziś do parlamentu, no ja bym taką kandydaturę poparł, bezwarunkowo. Jako przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Tak, oczywiście, tak. No, no to... ale co, sam chce się wystawić na premiera? Ja, panie przewodniczący, ja nie wierzę w to, że pan jako były człowiek Lewicy chce dziś Lewicę pogrzebać. Ale ja nie chcę pogrzebać, bo dzisiaj trochę sytuacja się zmieniła. Znaczy jest całkowicie, są całkowicie inne realia polityczne. Dziś tak naprawdę budują się dwa obozy polityczne. Po jednej stronie Zjednoczona Prawica z PiS-em na czele. Jest z drugiej strony opozycja. No tak wygląda. Nie, to wygląda bardziej tak. Jest PiS i jest antyPiS. Jest antyPiS i jest PiS. No innego podziału. A ja to nazywam inaczej. Jest dzisiaj Zjednoczona Prawica z PiS-em na czele i z Jarosławem Kaczyńskim. Jest dzisiaj opozycja, gdzie tak naprawdę liderem jest Grzegorz Schetyna i Koalicja Obywatelska. Który sfajterował. Dlaczego? Ale, panie rektorze, a czy zadałby pan prezesowi Kaczyńskiemu inaczej, albo komuś z działaczy Prawa i Sprawiedliwości? 4 lata temu takie pytanie. No dobrze, no jest pani Beata Szydło. To co, skapitulował Jarosław Kaczyński? Nie zadałbym takiego pytania. No właśnie, ja panu uzasadnię dlaczego. Dlaczego? No otóż właśnie. Dlatego, że wtedy większość agencji, które doradzały, czy większość polityków, czy większość obserwatorów sceny politycznej mówiło, że Jarosław Kaczyński powinien być schowany, Antoni Macierewicz powinien być schowany. I dziwię się, że pan jako polityk tego nie zauważył. Ale pan powiedział agencji? Czy ja się... No agencji, zakładam, też były agencje takie. PR-owskie. No PR-owskie. Nie wiem tylko, czy izraelskie. Nie wiem, jakie agencje, ale no dobrze, ale Jarosław Kaczyński zrobił wtedy ten krok do przodu, tak? Dla siebie trudny, jeżeli nawet ktoś mu coś doradzał, zrobił, na tym wygrał. No to dlaczego dziś próbuje pan, czy obserwatorzy sceny politycznej, powiedzieć, że Grzegorz Schetyna skapitulował albo przegrał? Nie, ja uważam, że dziś skupił na sobie uwagę. Ja panu powiem. Patrzę na pana zegarek, już blisko 15 minut, a my cały czas o tym pomyśle rozmawiamy. To znaczy, że Schetyna dzisiaj wygrał. Ale rozmawiam z panem senatorem, ponieważ jest pan moim ulubionym politologiem, do tego przedstawicielem POKO. W związku z powyższym, no dziwne byłoby rozmawiać o tym przez 15 minut z kimś z PiS-u. Nie, ale bardzo dziękuję. Panie senatorze, to na koniec jeszcze jedna sugestia. To już nie dojrze, że popełnił Grzegorz Schetyna polityczne samobójstwo. Nie dojrze, że popełnił to seppuku. Nie dojrze, że zwiał przed problemami, to jeszcze do tego wszystkiego nieudolnie kopiuje, żeby nie powiedzieć małpuje. Bo sam pan senator przed chwileczką użył przykładu. No skoro Jarosław Kaczyński tak zrobił, to dlaczego Grzegorz Schetyna tak nie mógł zrobić? Ale wie pan, panie rektorze, bo... Brak pomysłu nie. Spoko, panie senatorze, tak to wygląda. Spójrzmy na scenę polityczną po 90 roku i popatrzmy na nią w ten sposób, że jednak nie ma jeszcze cały czas tradycji w polskiej polityce, że zawsze wygrywająca partia i jej przewodniczący bądź przewodnicząca staje na czele. Tak, no bo popatrzmy na AWS i Krzaklewski, który stanął na czele, przepraszam, nie Krzaklewski, a Buzek wtedy stanął na czele, tak? Jarosław Kaczyński, chociaż który Marian oddał... Krzaklewski aspiracje miał. Miał. Nie Jarosław Kaczyński, tylko Marcinkiewicz, tak? Miller, który później oddał jednak przywództwo, znaczy i przywództwo w partii, i premierostwo. Więc było bardzo wiele modeli. Ten Miller, którego na nowo reaktywował Grzegorz Napieralski? Ten właśnie Leszek Miller. I ten właśnie senator Grzegorz Napieralski. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.